Znaczy, życzę Messiemu, to i tak dla mnie była wspaniała historia. No jeśli chodzi o Argentynę, no to widać nieprawdopodobny hype na tę reprezentację. No witam, witam, siemanko ekipo, no dobrze, czas na wielki finał Mistrzostw Świata. Gdzie zmierzył się Francuzi z Kylianem Mbappé na czele i Argentyna z wielkim Leo Messim, który może stać się najwybitniejszym piłkarzem w historii. Co tu się wydarzy, co tu się stanie, kto wygra, kto wzniesie ten puchar? Doczekaliśmy się wielkiego finału. Ja oczywiście przygotowałem dla Was analizę tego spotkania i naprawdę genialną promkę, do której za chwilę Was zaproszę. Ale przedtem może konkursik. Wytypujcie dokładny wynik spotkania tego meczu w komentarzu pod tym filmem oraz strzelca przynajmniej jednej bramki. No i spytajmy ciekawych gości, co myślą o tym finale. Kto według Ciebie wygra ten mundial? Francja. Easy? W finale z kim? Argentyna. Tak? Z nami Sebastian Fabiański. Seba, proste pytanie. Kto wygra mundial według Ciebie i dlaczego? Krótko. Niestety Francja. Myślę, że Francja i będzie elegancja. A więc jak widzicie, większość jest za Francuzami, ale ja zabieram się za analizę. Słuchajcie, finał Mistrzostw Świata, absolutnie może zdarzyć się wszystko. Ten finał na pewno ma wiele podsmaczków, wiele różnych ciekawych historii. Ta cała w ogóle historia Messiego to jest w ogóle fantastyczna. Jedna z najpiękniejszych sekwencji w ogóle w historii zawodowego sportu. Ale zatrzymując się stricte na typach, ja tutaj myślę, że zapraszam Was oczywiście do promocji. 400 zł, 400 bonusu dodatkowego od Superbetu. Wszystkie informacje w pierwszym linku na dole. Wystarczy wytypować, czy to Francja wzniesie puchar, czy to Argentyna wzniesie puchar. Wszystkie informacje macie w linku poniżej. A ja typuję. No, pierwszym typem, który jest dla mnie racjonalny, mimo wszystko, to jest obie drużyny strzelą bramkę. Tak, obie drużyny strzelą bramkę. Po takim kursiku ląduję jako pierwszy typ. Moim drugim typem na to spotkanie jest oczywiście Leo Messi strzeli bramkę. Tak, wydaje mi się, że Leo Messi, jeśli się nie stanie nic tam z tym udem, no to strzeli bramkę w finale Mistrzostw Świata. Bardzo mu tego życzę. No i trzecim typem na to spotkanie, mimo wszystko, naprawdę trzymam mocno kciuki, jest to, że Argentyna wzniesie puchar, że oni wygrają ten mundial, że oni wygrają z Francuzami. Oczywiście nie będzie to łatwe, bo Francja jest kapitalną drużyną, naprawdę wielkie indywidualności, ale przede wszystkim bardzo mocny kolektyw i oczywiście są delikatnym faworytem tego finału, ale ja moje typy Wam przedstawiłem. Liczę na to, że to będzie naprawdę kapitalny finał, sędziowany przez naszego Szymona Marciniaka, sędziowany przez naszą grupę polskich sędziów i że nic tam się nie wydarzy, jakieś dziwne fikołki, jakieś dziwne kontrowersje. Mam nadzieję, że tego unikniemy. Zapraszam Was na mojego Instagrama, tam na pewno będzie się dużo więcej działo odnośnie tego finału. Na kanał Telegram oczywiście, na grupę typerską Betforin, wszędzie tam, gdzie możemy się z Wami spotkać. No i co tu dużo mówić, to ostatni taniec, więc 15 lat z Leo Messim, do czego zobowiązuje. Vamos Leo, vamos Argentina, stary, życzę Ci tego, zrób to, bo na to po prostu cholernie zasługujesz jako nieprawdopodobny sportowiec. Ja się z Wami żegnam, niech wygra lepszy, niech zniesie puchar. Elo.